Dzień dobry, witajcie. Legendarni dowódcy, co prawda tego typu materiał był już na kanale, ale były to stare drzewka, trochę się pozmieniało. I tak sobie pomyślałem, że jak już zaktualizowali, to przydałoby się zaktualizować też tamten materiał. Dzisiaj pogadamy sobie tylko o legendarnych dowódcach. Specjalnych nie będę omawiał, specjalnych omówię w innym materiale, bo materiał miałby zbyt... byłby zbyt długi. W skrócie pogadamy sobie o dowódcach, którzy są naprawdę koks. W zasadzie postaram się odpowiedzieć na pytanie, którego z nich warto mieć, chociaż uważam, że warto ich mieć wszystkich, ale gdzieś tam spróbuję jakiejś hierarchii, których warto na początku, jak ich budować, jakie okręty pod nich wybrać przede wszystkim. A jak już zdobędziemy tego legendarnego kapitana, to warto byłoby go wykorzystać w pełni. Ja po niektórych nie wykorzystałem w pełni, bo między innymi na przykład ja mam oto wrzuconego na Shimakaze, ale to dlatego, że moje Shimakaze było jedynym okrętem, na którego mogłem go wrzucić i się nadawało, ale spokojnie opowiem, na co go lepiej wrzucić. Także zapraszam jak najbardziej na materiał, mam nadzieję, że pomogę. Także zaczynamy oczywiście od tego mojego złego wyboru, czyli Yamamoto, który o wiele lepiej sprawdziłby się na Yamato, a przede wszystkim może i nawet na bardziej na Harugumo niż na Shimakaze. Ja w zasadzie mam wrzuconego go na Shimakaze. Jeżeli chodzi o Harugumo, to zbudować trzeba by go całkowicie inaczej. W zasadzie sobie od razu otworzymy tak, i gdzie to moje nieszczęsne Harugumo jest. Harugumo mam obecnie zbudowane tak mniej więcej w ten sposób. Brakuje mi się dwóch punktów, więc jeżeli chcecie sobie wrzucić Yamamoto na Harugumo, to mnie polecam z Ifhe, wtedy macie fajne. To są w zasadzie japońskie setki, 155, to są działa, na które warto Ifhe jeszcze zakładać i sprawdza się to oczywiście jak najbardziej Harugumo, czyli turbo plujka. Tutaj Yamamoto się o wiele lepiej sprawdzi, ewentualnie na Yamato z pełnym survi, tylko że ja chyba na Yamato, nie pamiętam jakiego kapitana miałem, o tu jakaś dziesiątka, ale to nieważne, na Yamato będzie pasował w zasadzie każdy dowódca zrobiony pod, o tu jest chyba ten, nie, gdzie jest mój kapitan z Yamato, dobra, zaginął mi kapitan z Yamato, w każdym razie będę pokazywał jeszcze dzisiaj dowódcę pod przeżywalność, więc tak mniej więcej trzeba będzie go zbudować, takie wiecie, turbo survi na Yamato i stoicie sobie gdzieś tam na drugiej linii i robicie robotę, także i Yamamoto o wiele lepiej Harugumo lub samo Yamato sprawdzi się o wiele lepiej niż moje na Shimakaze. Będę musiał to jakoś zorganizować. W zasadzie nie wiem, dlaczego teraz tego nie zrobiłem, jak było, można było przeszkalać dowódców i tak dalej. No ale oczywiście jak się zapomni, jak się ma sklerozę, tak to jest. Halsey jest, mój Halsey jest na Montanę przeszkoloną i tam się też sprawdza, ale o wiele lepiej będzie się sprawdzał na Salemie tudzież Demoinie. O wiele lepiej będzie się sprawdzał i tam go osobiście wam bardziej polecam. Tak mam osobiście zbudowanego, za jedynkę jeszcze dodatkową będę brał prawdopodobnie nasmarowane tryby lub ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu. I tu się sprawdzi jak najbardziej, też się przyda. Jeżeli chodzi o build pod Montanę, to tutaj się chyba tego, nie, umiejętności. Tu się chyba do spraw... To pod montankę mam obecnie zbudowane w ten sposób, czyli też turbo survi. Gdzieś tam pewnie dopiero będę testował tego, ten perk, bo tam dochodzą do mnie słuchy, że może wcale nie jest taki głupi i w sumie jak tak da się nad nim zastanowić, to może i nie jest to wcale głupie rozwiązanie, aby brać go w zamian za podstawy przeżywalności, ale to trzeba, że tak powiem, dokładnie policzyć. Muszę usiąść na spokojnie i policzyć. W każdym razie to jest najbardziej uniwersalny build pod przeżywalność, przepraszam. I to się jak najbardziej sprawdza. Jak dobrze pamiętam, to brakuje mi chyba jednego punktu i wtedy będę wziąć adrenalinkę jeszcze, bo adrenalina jest bardzo ważna. I to jest taki, te perki plus adrenalina to jest taki obecny właśnie najbardziej unikatowy, właśnie nieprzydzielonych punktów jeszcze dwa, taki najbardziej unikatowy pod przeżywalność. I to będzie się też sprawdzało na Yamato, jeżeli chodzi o to. Także Salem, bardzo ważny perk, właśnie Halsey, Salem, Des, czyli wprawny ładowniczy, który pozwala nam szybko zmienić nasze pociski z hajeków na apeki, tudzież odwrotnie. Doładowanie do ciężkie pociski PP, żeby jeszcze tamto dobić. Pamiętajcie, że Salem i Des to są amerykańskie apeki, one lubią. No i ewentualnie jak nas mocno okrążą, to efekt do przeładowania baterii głównej zawsze na propsie, DPM podbijamy. Halsey jest naprawdę fajnym kapitanem, ale nie jest tak, powiedzmy, unikatowym, nie, uniwersalnym kapitanem jak Kuzniecow. Kuzniecow jest kapitanem, którego tak naprawdę możecie wrzucić wszędzie. Na DDK, na krążownik, na pancernik, wszędzie wykona swoją robotę. Dlatego, że ma coś takiego jak wola zwycięstwa, która pozwala mu, jeżeli
HP naszego okrętu spadną poniżej 10%, to nie dość, że ugasi wszystkie pożary, zwalczy zalania, naprawia uszkodzone moduły, to jeszcze nas trochę naprawi. Dlatego czasami ludzie mają takiego lekkiego mindfucka, bo to jest dobre, taki what the hell, o co chodzi, gdy krążownik, który normalnie nie ma naprawki, to się zaczyna naprawiać i wtedy jest ciekawostka. Dlatego najczęściej używany jest na Pietro, na Stalinie, ale sprawdzi się też na Kremla, wszędzie tam, gdzie Kreml podsurwi, a w zasadzie większość okrętów w radzieckich gra się pod przeżywalność. Sprawdzi się też i na dedekach, bo dedek też czasami, jak dostaniemy w niezłe ciry, a tu nagle cyk, naprawka wchodzi, cyk, 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 trochę nas naprawia, RK. To jest ten wolna zwycięstwa talent, to jest jeden z najbardziej, można powiedzieć, przegiętych talentów ogólnie w grze obecnie. Myślę, że gdzieś tam, bo w zasadzie jest łatwo go uzyskać, wystarczy dać się obić po ryju. Jednym z fajniejszych talentów jest jeszcze talent Yamamoto, który pozwala za zdobycie Krakena. Też nas leczy przez 2 minuty, plus do tego nam turbo skraca przeładowanie torped, głównej baterii, głównie tutaj zobaczcie minus 34%. Wtedy na Yamato, jak zdobędziemy Krakena, można robić naprawdę niezłą siekę. Nawet jest gdzieś bitwa na Yamato na kanale, ona jest bodajże stara już, to już stare czasy kanału, gdzie, jak dobrze pamiętam, było 19 sekund przeładowania. 18 na Yamato, coś koło tego, czy nawet mniej, nie pamiętam dokładnie, ale można naprawdę zejść z adrenaliną jeszcze z tym drugim oddechem, naprawdę można zdziałać niezłe cuda. No niestety, mój kuzniecow jest jeszcze biedny, 14-punktowy, bo dopiero od niedawna go posiadam, w każdym razie na Pietro przyda się jeszcze to, przyda się na pewno to, wymagania 6 punktów i zostaje nam 1 punkt, więc można by ewentualnie wziąć sobie tak i wtedy będziemy mieli 21 punktów wydanych na Pietro. No ewentualnie, jeżeli chcecie go wziąć sobie na Kremlina, to robicie sobie go full przeżywalność, tak jak pokazywałem wcześniej, tylko że w przypadku pancerników radzieckich, to już ten perk na pancerniki, ten jest całkiem... Ogólnie myślę, że pod te pancerniki, które są stworzone pod właśnie tankowanie obrażeń, czyli radzieckie, ten perk będzie naprawdę bardzo, bardzo mile widziany. Bo tutaj dostajemy za 100% bazowych PD okrętu, czyli za każdym razem, powiedzmy, jeżeli nasz okręt będzie miał 100 000 HP, to za każde 100 000 wytankowane zmniejszy nam o te 8 dziesiątych przeładowanie grupy naprawczej, a to jest sporo, bo za 1 000 000 wytankowane będziemy mieli 8% i tak dalej, więc można to całkiem fajnie, tylko dlatego mówię, że muszę to dokładnie jeszcze, dokładnie policzyć i sprawdzić. Drugim kapitanem, który też jest pięknie uniwersalnym kapitanem, to jest Lutyens. Lutyensa też możemy wrzucić w zasadzie gdzie tylko chcemy, ze względu na jego możliwości. Ja osobiście, jak widzicie, używam go na Kurfurście z takim buildem i powiem wam szczerze, że z tym buildem się sprawdza, bo ostatnio z tym kapitanem udało mi się na Odinie zrobić ponad 250 tysięcy wrzuci na dziewiątki, więc można, jak najbardziej można. To prawda, ten perk jest taki, ale ja osobiście te 10, nie mogę sobie odmówić tych 10% przeładowania. Można by ewentualnie, jeżeli ktoś chce być pewnym, jeżeli, no ja gram naprawdę na turbo blisko, ja zawsze nie unikam walki w zwarciu, więc dlatego gram z tym perkiem, ale jeżeli wiecie, że raczej nie jesteście fanem walki w zwarciu, to nie bierzcie takiego kapitana, zróbcie sobie go pod przeżywalność. Ewentualnie można zrezygnować z walki w zwarciu i wziąć sobie eksperta naprawdę doraźnych lub wziąć sobie eksperta w kamuflażu. I wtedy, jak dobrze pamiętam, między dodatkową a kamo jest niewielka różnica. Można tej dodatkowej o wiele efektywniej używać. Lutyens jest, w zasadzie ja go mam na Kurfurście, ale o wiele bardziej polecany jest na Hindenburga. Na Hindenburgu sprawdzi się ciut lepiej, ze względu na głównie ładowniczego baterii głównej na krążownikach, który po 140 trafieniach pociskania baterii głównej, czas przeładowania baterii minus 7,5%. I to jest DPM, leci także, o matko święta. Hindenburg kocha to, lubi. Hindenburg, Mainz to są okręty, które lubią to. Jeżeli chodzi o dodatkową, to mamy tutaj, jeżeli 100 razy trafimy baterią dodatkową, to mamy czas przeładowania baterii minus 15%, co też nagle zaczyna się robić kapitan z, w zasadzie robi nam się karabin maszynowy. Fajnie, lubię. Ja na samolotach to jak 30 razy dowolnym uzbrojeniem trafimy, to minus 10 do przywracania eskad procent i mamy jeszcze nieugiętego, który za każdym razem, gdy wykryjesz 3 okręty przeciwnika, PW twojego okrętu są przywracane. Czas działania talentu wymierzony w sekundach i odpowiada poziomu twojego okrętu.
PW na sekundę 300, czyli nas trochę naprawi za każde 3 baretki wyświecone. No i mamy kolorowe smugi oczywiście, jak na każdym legendarnym kapitanie. I Lutyens jest naprawdę warty. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że ranking kapitanów kolejno do wzięcia będzie gdzieś tam na samym końcu go umieszczę. Kolejny kapitan, czyli Cunningham. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem jego nazwisko. Andrew. W każdym razie tu też u mnie bieda. Strasznie mało gram Daringiem. Mam go osobiście na Daringu. Andrew sprawdzi się w zasadzie też jest mocnym kapitanem ze względu na... dajcie chwilę, tylko sobie sprawdzę, który... Za zwiastun tragedii, za zwiastun tragedii dostaniemy przeładowanie baterii głównej, wyrzutni, torped i eskadr. Więc... Conqueror? Thunderer? Tam, gdzie się pali w zasadzie. Także lekkie krążowniki brytyjskie raczej odpadną, ale na przykład na Goliacie, na Conquerorze, na lotniskowcu, na lotniskowce też się nadaje bardzo, jeżeli chodzi o tego sprawy. No i łupy eksploatacyjne dostaniemy, sprzęty eksploatacyjne gratis. Także ja używam go na swoim Daringu, fajne niebieskie smugi, jak dobrze pamiętam. Oczywiście nie ma tutaj napisane jaki kolor, tak, ma chyba niebieskie smugi. Sprawdza się Daring, jak widzicie, 16 punktów, bieda, rzuciłbym może jeszcze tak i zostaje nam jeszcze 3 punkty do wzięcia, to pewnie wziąłbym sobie pełne wyrzutnie, ewentualnie ile on ma zasięgu, bo już nie pamiętam, 12,8 to w zupełności wystarczy. Niegłupim pomysłem byłoby tutaj wzięcie ewentualnie RPF-a też, ale nie, myślę, że wziąłbym sobie tak i wziąłbym sobie pewne wyrzutnie, tak żeby go mieć w pełni. Ja Daringiem gram tak lekko uniwersalnie, tak żeby mieć i torpedy i działa, więc się to sprawdzi, czemu nie. Ewentualnie, jeżeli weźmiecie go sobie na radzieckie pancerniki, to też turbo survi, tam sobie nie budujcie ich pod dodatkową. Widziałem już nie jednego Thunderera zbudowanego pod dodatkową i proszę, nie róbcie tego. Nie, proszę, nie, nie. Idziemy na Francuza o niewymawialnym dla mnie nazwisku, nie chcę kalecić tak pięknego języka. Mam go oczywiście na Kleberze, jeżeli chodzi o w ogóle francuski pancerny, przepraszam, Dedeki, to sprawdzi się też i na Mogadorze, w zasadzie na wszystkich Dedekach. On jest ogólnie wypuszczony, był razem z francuską linią niszczycieli i w zasadzie pod nią został stworzony. I to widać po talentach, widać po ulepszonych perkach, mamy dodatkowe HP-ki. Mamy nieokieł znany za każdego dewastującego, dostaniemy minus 5 do przeładowania wyrzutni torpedy i baterii głównej. Za każdą strefę kluczową dostaniemy plus 1 szans do podpalenia i za szarże, za każde 2 miliony wytankowane prędkość okrętu plus 8%. To jest idealny okręt pod Klebera. Przepraszam, okręt. Idealny kapitan pod Klebera. Obecnie zbudowanego mam tak, żeby mu zwiększyć zasięg. Na, jak dobrze pamiętam, to 16,3. Tylko nie pamiętam, czy ja tutaj... jakie mam moduły na Kleberze? No właśnie, mam przeładowanie. I tak, mam 16. Wystarczy do obijania na daleko. Nieustraszony awanturnik, żeby zmniejszyć przeładowanie, gdy strzelamy. No i ja osobiście mam jeszcze adrenalinkę wrzuconą, gram bez nadzorcy i tak mamy tutaj sporo tych sprzętów eksploatacyjnego. Można by w teorii zrezygnować z eksperta w kamuflażu, jeżeli chcecie tak grać turbo na daleko, to wtedy będziecie mieli dodatkowe 4 punkty, można by sobie wtedy wziąć nadzorcę plus eksperta, przepraszam, wprawnego ładowniczego, też nie będzie to głupim pomysłem. Czemużby nie? Także tak można go zbudować. Oczywiście można by go też budować pod pancerniki, no ale z tymi perkami, znaczy z tymi talentami o wiele lepiej go sobie wykorzystać 100% na dedekach francuskich. Wtedy sprawdzi się w pełni jak najbardziej. Poza tym on na pancerniki nie ma w ogóle ulepszonych perków, a pod krążowniki ma HB-ki tylko, więc ewentualnie na Kolbercie. Na Kolbercie by się sprawdził też, jeżeli chodzi o tego kapitana. Sansonetti, czyli też naprawdę konkretny kapitan, który został stworzony, można powiedzieć, też pod tą dokładną linię, czyli pod włoskie krążowniki. Ma specjalny wprawny ładowniczy minus 75%, gdzie możemy szybko zmienić sapów na apeki, gdy tego potrzebujemy. Talenty to oczywiście gwałtowny strzał, który daje nam przeładowanie, jeżeli zdobędziemy wsparcie, to minus 15 do przeładowania. Daleki zasięg, można aktywować go tylko raz po zniszczeniu okrętu przeciwnika, czyli jak zdobędziemy fragę, to plus 8 do zasięgu i żelazne zapasy, jeżeli zrafimy okręty 100 razy pociskanie baterii głównej, to dostaniemy czas działania sprzętu eksploatacyjnego plus 10%. To jest sporo, bo wtedy dłużej działa nam naprawka, więcej nas naprawi, ale przede wszystkim dłużej działa nam nasz dym, który nas dłużej
Przytrzyma. Z Wenecją tutaj z Sansonetti mam cały czas problem, bo brakuje mi tu właśnie 3 punktów i w zasadzie zastanawiałem się, co wrzucić te ostatnie 3 punkty i jeżeli gnacie turbo daleko, to niegłupim pomysłem jest sobie zwiększenie obrażeń w zamian za kamo, bo jeżeli i tak trzymacie się Wenecją na daleko, nie podpływacie bliżej, to o dodatkowe obrażenia, a kamo i tak wam wtedy nie będzie potrzebne. To jest jak najbardziej dobry pomysł. Ja mam w sumie tutaj jeszcze do rozdania jeszcze 5 punktów, czyli niegłupim pomysłem byłby jeszcze RPF. I teraz zostają mi jeszcze 3 punkty, więc tutaj wziąłbym sobie jeszcze poprawiony sprzęt eksploatacyjny, żeby wydłużyć dym i zostaje mi jedynka, więc za jedynkę wziąłbym jeszcze tak i wziąłbym sobie tutaj to. I tak byłby zbudowany mój Sansonetti, ewentualnie z RPF-a może zrezygnować na rzecz, jeżeli nie chcecie RPF-a, to mistrza działa nowego, ewentualnie gdy nas osaczą, to żeby zmniejszyć przeładowanie baterii głównej. I tak to też się będzie sprawdzać, to wtedy bierzemy sobie jeszcze poprawiony sprzęt eksploatacyjny. I tak to się mniej więcej sprawdzi Sansonetti, według mnie, jeżeli gramy trochę dalej i kamo nie jest dla nas tutaj zbyt ważne, to czemu? Czemuż by nie, Sansonetti jak najbardziej okej. W sumie w teorii można by go zbudować też i na pancerniki, ale ja osobiście polecam używać go raczej na tych różownikach, bo na pancernikach też mamy wprawnego ładowniczego, więc w zasadzie decyzję pozostałem wam. Ja osobiście polecam sam Sansonetti Wenecja, sprawdzi się. No i nasz Jerzy został. Jerzy został stworzony specjalnie pod europejskie niszczyciele torpedowe, gdzie mamy talent ekspert uzbrojenia torpedowego. Za każde 8 trafień minus 5 do przeładowania wyrzutni torped i za każde 20 zestrzeleń, nie, przepraszam, można aktywować tylko raz, zapomniałem, że ekspert przeciwlotniczy jest tylko raz. Po zestrzeleniu 20 samolotów dostajemy plus 10% do stałych uszkodzeń przeciwlotniczych. Obecnie mój Jerzy wygląda następująco, ma 15 poziom dopiero brakuje mu jeszcze tej do 21 kawałek. Adrenalinka poprawiona obowiązkowo, mam do dyspozycji ogólnie jeszcze 6 punktów, więc tu trójka i tu trójka i mamy komplecik elegancko. I tak się Jerzy na Halandzie będzie sprawdzał. Torpedy i jeszcze raz torpedy. I tak to się mniej więcej prezentuje. Jerzy pasuje idealnie pod europejskie niszczyciele robione pod torpedy. No i tak nam się prezentują nasze legendarne kapitany w grze. Trochę ich jest, trochę tego do wyboru. Niestety, tak, Yamamoto... To kampania, trzeba ją przejść. Halsey, to samo. Kuzniecow, węgiel. Lutyens, to samo, też węgiel. Mamy Kanigana, dostępny za węgiel. Francuz, za węgiel. Wenecja, to oczywiście Sansonetti, który jest do zdobycia za kolekcję. No i nasz Jerzy, który też jest dostępny w zbrojowni za węgiel. Więc gdzież to nam mamy tą zbrojownię? Tu mamy dowódców. Niestety każdy z nich kosztuje tyle samo, 175 tysięcy węgla. I teraz tak, jaki jest ranking według mnie tych kapitanów? Znaczy no pomijam fakt, że no Halsey i Yamamoto są do zdobycia w zasadzie no, robiąc kampanię, więc robicie kampanię, który pierwszy? Ja raczej pierwszego, jeżeli chodzi o kampanię, zrobiłbym sobie najpierw Yamamoto, później zrobiłbym sobie Halseya. Zresztą, no, jeżeli gracie więcej amerykańskimi okrętami, to najpierw robicie sobie Halseya. Jeżeli gracie więcej japońskimi okrętami, to gracie sobie, no, robicie sobie najpierw Yamamoto w kampaniach. Gdyby ktoś pytał, jakie kampanie chodzi, to Yamamoto i honorowa służba. Nie, honorowy jest ten. Gdzie jest ten do zdobycia? Tu jest Halsey, przepraszam. Uderzaj mocno, uderzaj szybko, uderzaj często. Czyli Yamamoto jest do zdobycia tutaj, a Halsey jest do zdobycia. Tutaj fajnie, bo oni są od razu 15-punktowi, więc fajnie. Jeżeli chodzi o okręty okręty kapitanów za węgiel, to też wszystko zależy od tego, co robicie. Mój osobisty ranking jest taki, że najpierw jest Lutyens, następnie jest Kuzniecow, jeżeli chodzi o użyteczność w bitwie, chociaż myślę, że tutaj co po niektórzy najpierw by Kuzniecowa wrzucili. Później wrzuciłbym, tutaj miałbym problem pomiędzy Francuzem a naszym Jerzym. Gdzieś tam na końcu wrzuciłbym Kanigana, tak mniej więcej w moim. No i oczywiście Sansonetti gdzieś tam do zdobycia za tą uderzę, jak to, która to była, jak szybciej będzie to znaleźć w zbrojowni, bo on jest dalej, są kontenery dostępne za węgiel do zdobycia. Kontenery, zobacz kategorie, nie chcę wyróżnionych, tylko chcę te
Gdzie one są? A to są te, stanowcze i gwałtownie. To jest w tych kontenerach do zdobycia są jeden element z kolekcji stanowcze i gwałtownie, w której jest do zdobycia Sansonetti, więc czemuż? Czemuż by nie? Warto to oczywiście robić. Niestety z kontenerami jest ten problem, że mogą lecieć duplikaty i wtedy trzeba będzie wydać więcej, ale pamiętajcie, że duplikaty też możecie wymieniać. Więc mój osobisty jakby taki, już nie biorąc pod uwagę tego, za co są dokładnie do zdobycia i nieważne jaka linia, to byłoby Lutyens, Kuzniecow, następnie wrzuciłbym tutaj pewnie Yamamoto, następnie Jerzy, Francuz, Sansonetti, Halsey i gdzieś na końcu tego Cunningena. Nie wiem, może nie lubię Brytyjczyków, ale taki, to jest mój osobisty taki ranking. Dajcie znać, jaki wy macie ranking w komentarzach. Jestem ciekaw, których kapitanów już macie, których jeszcze robicie, a których chcielibyście mieć. Dajcie znać, pogadajmy. I tak materiał wyszedł całkiem długi, więc dobrze, że tutaj jeszcze specjalnie mi się nie zajmowałem. Specjalnych omówimy gdzieś tam w innym oddzielnym materiale. Tak się sprawdzają legendarni kapitanowie. Ogólnie polecam jak najbardziej brać. I tylko pytanie, co warto brać bardziej? Okręt za węgiel czy kapitana? Zdecydowanie okręt. Chyba, że już macie, wiecie, pełny port, macie czym zarabiać, macie czym wybijać expa i tak dalej. To wtedy lepiej wziąć kapitana. Dziękuję pięknie za uwagę. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.